Cześć, witajcie w Story Time. Ostatnio w Q&A pojawiło się pytanie o moje samotne macierzyństwo i zaproponowałam, że rozwinę się na ten temat w osobnym odcinku. No i właśnie w takim formacie Story Time wspominkowym, w którym wrócimy do roku 2008, moi drodzy, rozwinę i otworzę się po prostu przed wami. Usiądę sobie może tu trochę wygodniej. Mam gorącą herbatę, poczekam aż ona wystygnie. Bo pomyślałam sobie, że mogę czuć lekki dyskomfort, wracając wspomnieniami do tamtych czasów, momentami, więc fajnie będzie mieć jakiś atrybut, tak wiecie, sięgać po prostu po tę herbatę i tak nerwowo sobie spijać. No nie, tak zupełnie na serio, mówię, naprawdę tak było. Pomyślałam, że zrobię herbatę, żeby coś zrobić z dłońmi, ale ona jest za ciepła, więc poradzimy sobie dziewczyny jakoś inaczej. No i cóż, kochani, w roku 2008 byłam w związku W 2008 byłam w związku. Moje życie wtedy wyglądało tak, że kończyłam studia na Politechnice Gdańskiej. To był kierunek Environmental Protection and Management, ochrona środowiska i zarządzanie z wykładowym angielskim. No i też wtedy pracowałam w wirtualnej Polsce jako redaktor. Kończyłam, to były studia dzienne, które przedłużyły mi się o rok, bo nie zdałam chemii organicznej, więc miałam taki czas w życiu, kiedy miałam bardzo dużo przestrzeni właśnie na pracę, na rozwój. No ale jednocześnie próbowałam zamknąć studia, które w ogóle były nieadekwatne do moich umiejętności, ale to już te historie znacie, nie? Już wam kiedyś to opowiadałam, że to była tradycja rodzinna, że trzeba było pójść na polibudę i chciałam też zaimponować rodzicom, ich zadowolić, no ale... No i było tak, że mieszkałam wtedy sama, wyprowadziłam się od rodziców chyba rok wcześniej, z tego co pamiętam, w wieku 24 lat. Wyprowadziłam się, mieszkając w tym samym mieście, ale najpierw parę dzielnic dalej, a potem ulicę dalej, jak się przeprowadziłam ze znajomymi na inną metę, także to były bardzo specyficzne, ale też piękne czasy. To były dla mnie czasy poznawania samej siebie, czasy niezależności, czasy trochę takiego szaleństwa, no bo wyrwałam się z domu, w którym niekoniecznie chciałam być. No i byłam już taka bardziej za siebie odpowiedzialna i korzystałam z tego na maksa. No i z moim ówczesnym chłopakiem zaszliśmy w ciążę. Zaszłam w ciążę i nie będę się tutaj jakby rozwodzić nad tym, dlaczego się rozstałam z tatą Oliwii. Ja byłam wtedy w ciąży, odwołaliśmy ślub, też z mojego powodu jakby ja odwołałam ślub, bo nas łączyły silne uczucia i zauroczenia, ale to nie była prawdziwa miłość. I ktoś tutaj może się zaśmiać pod nosem, kto nie wierzy w prawdziwą miłość, kto nie jest romantykiem, kto jest taki, nie wiem, może pragmatyczny w tych kwestiach. Ja w wielką miłość wierzę i to nie była ona. To jest naprawdę fajny gościu, ale no nie wyszło nam. No i nie będę wchodzić tutaj w szczegóły, dlatego że my mieliśmy straszną dramę w tamtych czasach między sobą. Tym bardziej samotna ciąża była dla mnie trudna, bo poza tym, że właśnie zostałam sama, to jeszcze no musiałam zmierzyć się z bardzo trudnymi emocjami. Ja wtedy nie byłam taka bardzo dojrzała emocjonalnie, jak może powinnam na ten wiek. A jeżeli mogę być z wami szczera, a jeszcze co mam wstępu, jeżeli ktoś moją szczerość wykorzysta jakby przeciwko mnie i pozwoli sobie na jakieś chamskie komentarze, które też pojawiły się w pojedynczych sztukach pod Q&A-em, ja już nie wchodzę w żadne dyskusje, po prostu to będzie usunięte, więc nie trać czasu na jakieś, nie wiem, wyżywanie się na mnie czy ocenianie mnie, jak chcesz mi pocisnąć, bo ja to usunę i w ogóle na tego nie przeczytam. Nie? Kątem oka widzę, że to nie jest ok, komentarz go usuwam, więc szkoda twojego czasu, a mi to czasu ani energii nie zabierze, więc tak, no. No, zima, słuchajcie, zima źle działa na ludzi i ostatnio mam jakieś takie różne docinki dziwne w internecie. Mówię, po mnie to spływa, ale widzę tyle nieszczęścia w ludziach, że... No, ale nie tędy droga, nie? Żeby być szczęśliwym, to napisanie hejta tego ci nie da. Więc dobra, do brzegu, Halinka. No i słuchajcie,
Sam fakt, że zostałam sama w ciąży, że z takiej osoby bardzo energetycznej, imprezowej, z osoby, która dużo organizowała też imprez, eventów, łączyła ze sobą ludzi, zawsze miałam taką zdolność do tego, stałam się zupełnie kimś innym, nie? I to jakby, no ja nie planowałam tego, że zajdę w ciążę, to w ogóle moja córka też absolutnie o tym wie, to nie jest żaden wielki sekret. I jak taką osobę właśnie wkładasz nagle w rolę, do której ona nie jest gotowa, no to ona trochę ma szok, ale ja miałam taki szok połączony z takim spokojem, że tak miało być i czułam właśnie coś takiego, co jest metafizyczne, ciężko to opisać słowami, ale postaram się wam to przybliżyć. Miałam takie poczucie, że w końcu moje życie będzie jakoś ukierunkowane. Bo ja, tak wiecie, tu nie mogłam skończyć tych studiów, znaczy w końcu skończyłam, uzyskałam dyplom, mam wykształcenie wyższe, ale było to dla mnie bardzo trudne. Pracowałam w mediach, o czym zawsze marzyłam, w Wirtualnej Polsce jako redaktor. O tym też zawsze bardzo marzyłam, ale prywatnie no, nie byłam taka bardzo szczęśliwa. Wchodziłam w jakieś różne związki z facetami, nie miałam nic takiego stałego, nie miałam jakby stabilnej sytuacji w mojej rodzinie, czyli jeżeli chodzi o moich rodziców. I jakby no, nie miałam takiego poczucia bezpieczeństwa i zapaliła się taka lampka, że ta ciąża i to dziecko to będzie moja taka bezpieczna przystań. I jakby sama ta świadomość dała mi tak niesamowitą siłę do tego, żeby samotnie przez tą podróż po prostu przejść. Bo jak ja się rozstałam z tatą Oliwii, to my do narodzin Oliwii nie mieliśmy kontaktu. I nie chcę o tym się rozwodzić, to nie była moja decyzja, nie chcę w ogóle mówić negatywnie, nie chcę oceniać. Bo my byliśmy wtedy z Oliwii tatą zupełnie innymi osobami, oboje też byliśmy niedojrzali, oboje byliśmy takimi, no byliśmy tacy, wiecie, no jak to powiedzieć, no skrzywdzeni, tacy, no dobra, bo już za bardzo, po prostu nie chcę się nad tym rozwodzić, nie chcę oceniać, miałam wtedy dużo żalu, ten żal przepracowałam, z Oliwii tatą się w końcu dogadałam. I teraz mamy poprawną, dobrą relację i nam jakby oboje gramy do tej samej bramki, bo zależy nam na tym, żeby nasza córka miała dwa fajne domy. Po prostu. Więc ułożyliśmy to między sobą. Jeżeli chcecie, żebym ten temat rozwinęła, to piszcie w komentarzach, czy piszcie do mnie na priv. Jak się wstydzicie, to mogę wam trochę poopowiadać. No i słuchajcie. Ja w tamtych czasach miałam współlokatora Marcina, mojego serdecznego, bardzo bliskiego kolegę, z którym właśnie mieszkałam też wcześniej w innym mieszkaniu. Zajebisty gościu, on pracował z różnymi muzykami, był dźwiękowcem i no bardzo, bardzo się lubimy po dziś dzień. Teraz mamy słaby kontakt, no ale jakby bardzo się lubimy. No ale on stwierdził, że no nie, no on życie w ogóle, wiecie, szalone, toczące się wokół muzyki, imprezowa i babka w ciąży, no jakby to nie gra. Z Oliwii tatą w końcu też nie zamieszkaliśmy razem, no i właśnie summa summarum ja zostałam sama, musiałam się nauczyć bycia samą, bo zawsze byłam otoczona wianuszkiem przyjaciółek, drugim wianuszkiem klakierów i trzecim wianuszkiem znajomych, nie? Bliższych, dalszych i tak dalej. I nagle jestem sama, bardzo dużo znajomych wtedy się wykruszyło z mojego życia, no bo to byli znajomi dopasowani do tych lat właśnie szalonych, imprezowych, mojej aktywności, a nagle jestem typiarką w ciąży, której zależy na tym, żeby się zdrowo odżywiać, która ma w ogóle inne priorytety i dla której najważniejsza staje się ta istota, która w niej rośnie, nie? Nawet ważniejsza niż ona sama, bo też miałam taką zajawkę. No i ja miałam taki cel wtedy, żeby udowodnić wszystkim dookoła, bo nie każdy w mojej rodzinie akceptował to, że jestem w ciąży, nie mając męża. No i miałam też taki podświadomy cel, żeby im wszystkim udowodnić, że ja będę świetną mamą, nie? Miałam tak, no jestem tutaj też z wami szczera, przede wszystkim też właśnie sama miałam takie poczucie, że właśnie ta ciąża to jest takie jakby wręcz błogosławieństwo, że to jest właśnie narzucona mi taka droga, która może mi dać dużo odpowiedzi na pytania, przez które nie śpię od miesięcy czy nawet lat. I faktycznie u mnie, słuchajcie, tak było. Więc jak moja córka się urodziła, to w ogóle to jest...
taki kosmos, to wszystko jest dla mnie, jak ja sobie to przypominam, jakie my miałyśmy takie... Miałyśmy taki mały, bliski, hermetyczny światek, taką bezpieczną kulę, w której sobie żyłam z Oliwią. Otaczała mnie grupa zajebistych przyjaciół, pomagała mi wtedy bardzo moja bliska przyjaciółka, tak najbardziej, i mój brat z rodziną. Moi rodzice potrzebowali czasu, żeby zaakceptować jakby tą sytuację, i w końcu to się też wydarzyło. Teraz mam super relacje, wtedy też nie było lekko w tej materii. Ale nie chcę się nad tym rozwodzić, nie chcę mówić tutaj za dużo, po to, żeby ktoś nie ocenił negatywnie, bo negatywne ocenianie sytuacji, w której nie mamy pełnego, jasnego poglądu, jest strasznie słabe i krzywdzące, więc... No ale chcę, żebyście wiedzieli, że no nie miałam jakiegoś super wsparcia w takiej... we wszystkich w rodzinie, ale jakby na tym się nie skupiałam. Serce mi pękało, ale z drugiej strony cieszyłam się, że mam jakiekolwiek wsparcie w innych ludziach. Więc mój brat, bratowa bardzo mi pomagała, dużo mi radziła. Często byliśmy na telefonie, że tam Oliwia miała stan podgorączkowy, wiecie, miała tam 3 tygodnie, ja z nią sama wieczorem w domu, no to telefon, Aguś, co robić. Mojej siostry wtedy też się radziłam. Właśnie takich bliskich przyjaciółek, koleżanek, które też mają dzieci, więc jakby w tej materii to było tak, że naprawdę na telefon ja miałam od razu odpowiedź na pytanie, jakieś wsparcie, każdy też był gotowy, ja wtedy jeszcze nie miałam auta, żeby przyjechać i mi pomóc i w ogóle. No i przez to, że byliśmy z Oliwią same i ten nasz światek był taki włochaty i taki przytulny i hermetyczny, to zbudowałyśmy od samego początku piękną relację. Ja już w ciąży słuchałam Mozarta, bo bardzo mocno weszłam też w edukację o tym, co, jak się przygotować do porodu, co zrobić, żeby to dzieciątko miało jak najfajniejsze szanse w życiu, żeby właśnie było inteligentne, żeby było zdrowe. No i miałam taką totalną zajawkę. Co też ciekawe, to że pracowałam w wirtualnej Polsce wtedy do ostatniego dnia 8. miesiąca i już od początku 8. miesiąca moja szefowa, koordynator Karolina mówiła mi, że mam iść na zwolnienie, że już nie powinnam tak siedzieć te 8 godzin przed kompem. Wiecie, to były inne czasy, kiedyś tak się też nie brało zwolnień jak teraz, bo uważam, że niektóre kobiety, nie chcę nikogo obrazić, ale znam parę takich historii, gdzie babeczki troszkę nadużywają to, że właśnie idą na zwolnienie wtedy, kiedy nie muszą, nie? Ja nie mówię, że ty tak zrobiłaś, jeżeli tak zrobiłaś, bo faktycznie źle się czułaś, nawet psychicznie, to o Jezu, o zdrowie psychiczne dbamy, dziewczyny, i się tego nie wstydzimy. Ale no, wiecie, no nieważne, to były inne czasy i też w redakcji były żarty, że Lola to urodzi pod stołem, że będę pisać artykuł i urodzę, nie? Ale nic takiego się nie wydarzyło, więc ten 9. miesiąc to właśnie w ogóle miałam taki w erze wieloryba, bo ja, uwaga, w ciąży przytyłam 25 kilo, super chudej, fit dziewczyny, stałam się takim, no, wielorybem. Ja mówię o tym, jaki miałam obraz jakby w głowie, jak się czułam, bo ja naprawdę, dla mnie wchodzenie po schodach, w ogóle proste czynności były ciężkie, z wanny czasami nie mogłam wyjść, więc już się nauczyłam, że tylko prysznic, żeby brać pod koniec. No i słuchajcie, ja miałam też bardzo dużą zajawkę na to, żeby urodzić naturalnie. Chodziłam do szkoły rodzenia też z moją przyjaciółką. No i los i Oliwia zdecydował tak, i jestem Oliwii bardzo za to wdzięczna, że ułożyła się odwrotnie w brzuszku, położenie pośladkowe, i ona się nie, jakby nie obracała pod koniec tej ciąży, więc ja tak naprawdę nie pamiętam od kiedy, ale już od 7. lub 8. miesiąca, jak ktoś może mi powiedzieć, że to jest możliwe, to niech napisze, czy ja nie gadam głupot, ale wydaje mi się, że to było w 7. lub 8. miesiącu, ja już miałam powiedziane u mojej pani ginekolog prowadzącej, że ja będę miała cesarkę, że Oliwia już się raczej nie obróci, nie? Że ona jakoś tak właśnie leżała cały czas, że się obracała tylko wokół swojej osi, a nie jakby tak. Tak, mam takie wspomnienie, ale one jest trochę mgliste, bo wiecie, minęło jednak te prawie 15 lat, więc coś tam mogło mi się, wiecie, zamieszać. Zobaczmy, czy herbatka ostygła. Jest doskonała, serio. Jaśmin. Zielone herbaty z jaśminem uwielbiam. Aha, właśnie trochę wylałam. O Jezu. Te emocje. No więc miałam cesarkę, co w mojej sytuacji samotnej, ciężarnej kobiety, która mieszkała sama, było dużym komfortem psychicznym, bo na cesarkę wtedy byłam umówiona na dzień i na godzinę. Tydzień przed terminem jakby właściwego porodu naturalnego
No i naprawdę było to dla mnie przeogromne ułatwienie i właśnie duży komfort psychiczny, taki spokój, bo to jest rzecz, której chyba się najbardziej bałam wtedy, że wody mi odejdą o pierwszej w nocy i bliscy ludzie, którzy też jakby okazywali mi swoje wsparcie i mówili, że ze mną pojadą do szpitala, ze mną urodzić i mnie zawiozą, to oni dadzą radę, że oni są na szpilkach, oni czekają, a ja miałam takie, myślałam, Boże, każdy z Was ma swoje życie, no nie chcę, żeby to tak wyglądało. A jak ja już miałam dzień i godziny i mogłam to zaplanować i pojechać, wiecie, z bliską osobą, to w ogóle, no taki dar to był od Oliwii, nie? Że naprawdę, ja to tak rozpatruję w takiej kategorii, w takim kontekście. No i właśnie zostałam młodą, 26-niespełna letnią mamą, bo w wieku 25 lat zeszłam w ciążę. Na tamte czasy to był normalny wiek, na te czasy to może się wydawać, że bardzo młodo, że teraz dużo kobiet po 30 się decyduje na dzieciaczki, po 35, ale jeśli w ogóle, bo też sporo znam młodych osób, które w ogóle nie chcą mieć dzieci. No i ja kiedyś też się za bardzo nie widziałam w roli mamy. Wydawało mi się, że jestem za mało stabilna emocjonalnie, że za bardzo sobie cenię niezależność, żeby tak się oddać drugiej osobie, za którą jestem w 100% odpowiedzialna. Urodziła się Oliwia i się okazuje, że to jest w ogóle moje powołanie, być jej mamą. W sensie jest takie szczere, z taką po prostu z taką pasją, radością, z takim namaszczeniem w ogóle tej roli. Ja od pierwszych dni, mimo że byłam na początku totalnie przerażona, ja kochałam być mamą i pamiętam też, jak byłam w ciąży i tam, wiecie, te dylematy, karmić piersią czy nie. Mówiłam, że ja nie będę karmić piersią, bo w ogóle mnie to trochę nawet obrzydzało. To było dla mnie, że co? To dziecko będzie tu piło? Potem pod koniec ciąży już ta laktacja tam zaczyna, coś tam wycieka. I myślałam, Boże, jakie to jest obrzydliwe. Po czym moja córeczka się rodzi, przykładają ją do piersi i ja mam takie... Boże, to jest najpiękniejsza rzecz, aż mam ciary, jak o tym mówię. To jest najpiękniejsza rzecz, jaką widziałam w życiu i nigdy w życiu nie czułam się tak wspaniale, jak karmiąc ją tą piersią. Więc totalnie mi się to zmieniło, nie? I właśnie odnalazłam powołanie w takiej roli życiowej, w sytuacji, o której wcześniej w ogóle bym nawet przez 3 minuty nie pomyślała, że tak będzie. Ale moje kochane, pamiętajcie o jednym, to, że u mnie tak ta historia wyglądała, to nie znaczy, że u Was tak będzie, bo ja znam też mamy, które nigdy nie miały instynktu macierzyńskiego i nawet jak dziś się urodził, to no nie czuły tego, tej chemii, nie miały satysfakcji z właśnie z karmienia, z jakichś, nie wiem, no... przełomowych momentów w życiu tego dziecka, nie czuły tego, ale i tak są dobrymi mamami dla swoich dzieci, nie? Więc jakby to jest naprawdę bardzo indywidualne, nie ma co się porównywać, nie ma co sobie robić chorej presji, bo to jest najgorsze w ogóle, co my życiowo sobie możemy zrobić, to właśnie siebie wsadzać w jakieś takie schematy, do których nie pasujemy, nie? Nie róbmy sobie tego. Tak, wiecie, taka wstawka, muszę to powiedzieć, bo bardzo dużo kobiet ma problem w Polsce z porównywaniem, właśnie z takim życiem pod dyktando do innych. I wiem, bo sama kiedyś taka byłam, nie wiecie o tym, ja nie mam z tym problemu, ja nie jestem jak inne influencerki, które udają, że całe życie były wyszczekane, pewne siebie i w ogóle u mnie tak nie było i ja uważam, że stawiając naprawdę po prostu... wygrywam to, że patrzę w lustro z takim komfortem, że mogę być sobą i że jakby nikogo nie okłamuję. Wiadomo, że też to ja decyduję o tym, o czym Wam opowiadam, a co zachowuję dla siebie, bo no, to jest jakby dla mnie normalne, chociaż nie każdy to rozumie. No ale tak, no. No i kończąc moją historię, to... finansowo był to cholernie dla mnie ciężki czas. Ja w tamtych czasach też miałam 4,5 miesiąca macierzyńskiego, więc wróciłam do redakcji, jak Oliwia miała 5 miesięcy, zatrudniłam nianię, na którą nie było mnie do końca stać. Jak tę nianię zatrudniałam, to była taka starsza kobieta, pani Ania, ona mi złotych gór naobiecywała, jak to nie będzie mi pomagać, gotować obiadów, żebym ja z redakcji wracała na gotowe. Nigdy bym nie zrobiła obiadu, nie? Ja tam dyskretnie nieraz się upominałam, ona mnie nigdy nie traktowała jako poważnego pracodawcy, więc po kilku miesiącach, jak Oliwia była większa, udało mi się zapisać ją do fajnego żłobka blisko redakcji, żebyśmy były blisko siebie.
No i z tej niani zrezygnowałam, jeszcze pod koniec naszej współpracy raz wróciłam wcześniej do domu i ją przyłapałam w dziwnej sytuacji. Nie wiem, czy chcę o tym opowiadać, napiszcie do dole, czy wam opowiedzieć o traumie z nianią. Jezu, jakie to w ogóle masakra, jak sobie teraz przypomnę, co ja wtedy czułam. Więc jakby z jednej pensji, bo ja czekałam na przyznanie alimentów, wiadomo, że te rozprawy trwają, czekamy na termin, czekamy potem na wyrok, więc jakby ten początkowy czas był strasznie trudny. Pamiętam wyliczanie pieniędzy do tego stopnia, że zastanawiałam się, czy zjeść obiad czy kolację danego dnia. Nie mówię tego z żalem i nie mówię tego narzekając, tylko mówię to jako moje doświadczenie, moją historię, która też mnie bardzo mocno na życie późniejsze ukształtowała. Mojej córce nie brakowało niczego, też bardzo dużo ludzi nam pomagało, wielu moich znajomych, przyjaciół, członków mojej rodziny przyjeżdżali właśnie, czy jakieś wsparcie właśnie z opieką, czy z jakimś prezencikiem, no ale w codziennym życiu, w takiej prozie życia, no byłyśmy same, nie? I to był czas, kiedy zeszłam rekordowo z wagi, bo ważyłam 52 kilo, czy 55? Boże, nie pamiętam, 52 albo 55, ja już kiedyś o tym mówiłam, może ktoś z was pamięta, bo po prostu no, nie miałam kasy za bardzo, żeby się utuczyć, nie? Kasę musiałam zawsze mieć na bilet miesięczny, kasę musiałam mieć właśnie na potrzeby mojej córki, a ja byłam na drugim miejscu, jakby uważam, że to jest zupełnie normalne, nie? I gdybym miała zrobić to drugi raz, to bym zrobiła to drugi, piąty i czterdziesty. Szczególnie, że mam sama do siebie zaufanie, nawet w czasach, kiedy nie byłam pewna siebie i właśnie byłam troszkę zagubiona, to ja wewnętrznie czułam, że mam potencjał większy niż go pokazuję na co dzień i też zawsze byłam osobą, która szukała rozwiązań. Jako młoda osoba też już o tym wiedziałam, o sobie. No i też właśnie jak były te cienkie miesiące, to moja bliska koleżanka z redakcji załatwiła mi drugi etat i pracę taką, którą wykonywałam zdalnie, robiłam redakty korekcyjne w takim wydawnictwie. Ja w ogóle miałam kiedyś taką zdolność wyłapywania każdej literówki, każdego błędu interpunkcyjnego. Mimo, że nie skończyłam polonistyki ani dziennikarstwa, to jednak ta polszczyzna bardzo mocno u mnie siedziała w moim życiu, w mojej głowie, w moim życiu też zawodowym. Więc po nocach też jak Oliwka szła spać, wiecie, byłam młoda, miałam full energii, więc tam te 3 godziny snu w ogóle hooker, zdawałam naprawdę radę, byłam zdrowa, więc czemu miałabym tego nie robić? I tak, jak ona mi załatwiała ten drugi etat, plus potem dostałam wyrównanie alimentacyjne, no to potem był czas, kiedy sobie odbiłam, kiedy ja te pieniądze mogłam zainwestować w zrobienie prawa jazdy, w kupno mojego pierwszego samochodu, Opel Astra 1, zardzewiały, ale mój, kupiony za swój hajs, bez żadnej tam pomocy. Byłam z siebie super dumna, że moją Oliwenkę mogłam nim wozić. A co mnie zmotywowało, żeby zrobić prawko? Właśnie sytuacja w komunikacji miejskiej i chamstwo ludzi, bo ja mieszkałam na Gdańskim Ujeścisku i zjeżdżałam do Wrzeszcza właśnie z Oliwią do żłobka, ze sobą do pracy, bo redakcja WP wtedy była na Traugutta we Wrzeszczu. No i wyobraźcie sobie, że rano było tyle ludzi wsiadających do autobusu, że moja kumpela Ania uszyła mi takiego majtaja, czyli takie nosidło dla Oliwii i z Oliwią w nosidle, tu z torebeczką, czasami jeszcze tam wiecie jakaś wepchnięta siata z jakimś tam żarciem, w ogóle masakra i ja wchodzę taki garbus do autobusu i nikt mi nie ustępuje, nie w tym tłumie, czasami ludzie nie widzieli, a czasami po prostu byli chamscy i ja doszłam do tego, że jakby nauczyłam się, że jak ja coś w życiu chcę w tym kraju, chociaż ogólnie no, ale chociaż polski mental trochę ma tutaj moim zdaniem do powiedzenia, bo zrozumiałam, że jak ja czegoś chcę, to no muszę o to zawalczyć, muszę być lwicą. No i tak właśnie też było w przypadku jeżdżenia autobusem, że z Oliwią na tym majtaju po prostu podchodziłam do jakiegoś gówniarstwa, które chciał do szkoły i mówiłam, ustąp mi, nie? Albo wstań, nie? Albo chcę usiąść. I nie było problemu, nigdy nie było tak, że ktoś tam, nie wiem, wiecie, do mnie wyskoczył albo powiedział nie. Ludziom się zazwyczaj robiło głupio. A ja już miałam taką po jakimś czasie znieczulicę, byłam taka zmęczona fizycznie i psychicznie tymi codziennymi podróżami, jeszcze korek, więc godzina, gorąco, zimą, w ogóle masakra, ale mnie to właśnie zmotywowało, że nie narzekam,
Nigdy nie byłam taka, że o Jezu, mam, Jezu, koniec świata, w ogóle leżę i się poddaję, tylko szukam rozwiązań. No i rozwiązaniem tutaj było prawko, nie? Więc to prawko, jak zrobiłam, no to nasze życie też się bardzo zmieniło na lepsze. No i właśnie od tego czasu, jak Oliwia się urodziła i że byliśmy bardzo skromnie razem, małymi krokami, w takim planie długoletnim, szłam chińskimi najpierw krokami, potem trochę większymi, potem żołnierskimi, aż do takich długich, spokojnych, pewnych siebie kroków, które mnie doprowadziły do punktu, w którym jestem teraz. I tak, tak dokładnie było. Większość tego, co zdobyłam, co przetrwałam, zawdzięczam sobie. Bardzo dużo zawdzięczam mojemu Piotrusiowi, bardzo dużo zawdzięczam mojej córce, ale jakby korem, kapitanem mojego życia zawsze byłam ja, nie? Nigdy nie było tak, że nie poznałam jakiegoś bogatego typa, się na niemu wieszałam i wtedy czerpałam z jego hajsu. Nigdy czegoś takiego nie było w moim życiu. Jak ty tak robisz, twoja sprawa i to lubisz, w ogóle wiesz, ja mam z tym totalny luz, nie oceniam, tylko ja mówię po prostu o sobie. I coś jeszcze na zakończenie wam chciałam powiedzieć. Napisałam w moim e-booku takie zdanie, przy którym się pokłoniłam dość mocno i się popłakałam, bo faktycznie tak było, że największą odpowiedzialność za swoje życie wzięłam wtedy, kiedy właśnie urodziła się moja córka, spojrzałam na nią i poczułam taki przypływ mocy i taki słyszałam głos, który mi podpowiadał: jesteś w 100% odpowiedzialna za tego małego człowieka. I ja wtedy zrozumiałam, że tak jak jestem odpowiedzialna w 100% za nią, tak samo jestem odpowiedzialna w 100% za sobą. Bo ja nie zawsze w młodym wieku to wiedziałam. Przypisywałam często moje porażki innym ludziom, moje problemy, bo to jest wina, bo ta mnie skrzywdziła, a bo rodzice mi zrobili to, a pani Krysia zrobiła mi tamto, nie? A wtedy zrozumiałam, że ludzie będą ranili, ranią i ranić będą, ludzie będą oszukiwać, ale to, co ja z tym mogę zrobić, jak ja zareaguję i na ile pozwolę, żeby to wpłynęło na moje życie, to jest tylko we mnie. I dosłownie to był taki przełomowy, magiczny moment, jakby ktoś magiczną różdżką mnie dotknął, jak ja stałam przy tym łóżeczku Oliwii. I to właśnie wtedy zrozumiałam, nie? Że ta odpowiedzialność za nią to też jest odpowiedzialność za mnie. Więc to koniec mojej historii, chociaż mogłabym dużo jeszcze wam opowiedzieć. Czekam na wasze komentarze. Story time będzie część u mnie na kanale, bo ja wiem, że bardzo lubicie. Także żegnam się z wami z niedobitą herbatą. Zaraz sobie w spokoju usiądę do montażu i będę pić dalej, bo ma idealną temperaturę. Pamiętajcie o łapce w górę na odwagę, jak jesteście kobietki same z dzieciaczkami, jesteście moimi bohaterkami. Dla mnie każda kobieta, która samotnie wychowuje dzieci, zapewnia im byt i nie ma wsparcia partnera albo po prostu nie ma partnera z różnych powodów, jest dla mnie bohaterką i dla mnie w ogóle takie kobiety powinny stać na pisać e-booki i mówić, skąd czerpią siłę i stać na scenie i prowadzić wykłady motywacyjne, a nie jacyś tam kolesie, którzy skończyli kursy coachingu, nie? I raczej w podobnej sytuacji nie poradziliby się sobie równie zajebiście, co kobiety. Może to genderowanie, ale no to moje zdanie, ja tak uważam. No i tyle, także wasze zdrowie, czekam na wasze komentarze, subskrypcje, trzymajcie się. Pa!